Witajcie w Plastycznych Wariacjach. W poniedziałek odwiedziliśmy zoo w Łącznej, w której mieszka najprawdziwszy dziki tygrys. Dlatego dziś postanowiłam pokazać Wam, jak zrobić tygrysa z papierowego talerzyka. Do tego będą nam potrzebne takie oto materiały. Papierowy talerzyk, kartka z bloku technicznego, pędzelek, ołówek, klej, nożyczki, czarna i pomarańczowa farbka i takie ruchome oczka, ale jeżeli nie macie, to nic, będziemy mogli je namalować. Z kartki z bloku technicznego wycinamy uszy dla naszego tygrysa. Ja przygotowałam je troszkę wcześniej. Przyklejamy je do naszego talerzyka. I teraz pomalujemy całego tygrysa na pomarańczowo. Żebyście nie musieli długo czekać, ja zrobiłam to już wcześniej. Tak oto wygląda nasz pomalowany talerzyk. Teraz przyczepimy oczka. No i teraz przydałoby się namalować naszemu tygrysowi jakąś buźkę, prawda? Bierzemy czarną farbkę, pędzelek i zabieramy się za namalowanie tygrysowi nosa. Teraz przydałyby się jakieś czarne paski, prawda? Tak oto nasz tygrys jest gotowy. Bardzo proste, prawda? Można tak stworzyć jeszcze inne zwierzątka. Może pokażecie nam, jakie Wy wymyśliliście? Do zobaczenia następnym razem. Rrr.